Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale na stronie inkscape-tutorial.pl. Najpierw, zanim przejdę do naszego jakby sedna, pokażę wam naszą stronę, którą pewnie znacie. Na naszej stronie tutaj, w tym miejscu, obok Facebooka i newslettera, pojawił się nowy element. To są kanały RSS. Bardzo zachęcam was do tego, abyście się zapisywali do naszych kanałów, bo one, jeżeli ktoś na przykład nie lubi podawać swojego maila, albo nie ma konta na Facebooku, albo nie chce się tutaj do nas dołączać na Facebooku, to może zawsze skorzystać z kanałów RSS i dzięki temu, przepraszam, dzięki temu będziecie zawsze na bieżąco z tym, co się dzieje na naszej stronie. Ten news, jakby myślę, że będzie dość fajnym pretekstem do tego, aby pokazać przy okazji, w jaki sposób powstała ta ikonka. Ta ikonka jest stworzona przeze mnie. Jest dość prosta, ale myślę, że może okazać się całkiem ciekawa. A przy okazji tej ikonki pokażę wam, jak dobrym softem do tego, żeby tworzyć ikonki, jest Inkscape, i pokażę wam parę w sumie drobiazgów, ale jednak mimo wszystko myślę rzeczy całkiem ciekawych do tego, żeby wam pokazać, w jaki sposób w ogóle projektuje się i tworzy się ikony. Przejdźmy sobie do naszego programu ulubionego. Zacznijmy od tego, że zmienimy rozmiar sceny, i tutaj jest to akurat dość istotne, ponieważ w tym momencie nasza ikonka będzie musiała mieć bardzo konkretny rozmiar. Standardowy rozmiar ikonki w Windowsie XP, między innymi na pulpicie, to jest 48x48 pikseli i będziemy taką ikonę właśnie tworzyć, chociaż zobaczycie, że wiele innych możliwości daje opcja, o której powiem. Zacznijmy od ustawienia sobie wielkości sceny. Wchodzę we właściwości dokumentu. Wyskakuje nam nowe okienko, znane nam już. Tym razem nie ustawiamy sobie tutaj 48x48 ręcznie, posługujemy się jednym z tych tutaj wcześniej wgranych formatów. Zjeżdżamy niżej, ale nie na sam dół, gdzieś tutaj mniej więcej. Widzimy ikonę 48x48 pikseli. Wybieramy, tak naprawdę to jest tylko i wyłącznie, czy jakby wybranie tego niesie ze sobą tylko i wyłącznie zmianę rozmiarów. To nie powoduje innych zmian gdzieś tam w ustawieniach programu, to jest tylko to, ale mimo wszystko dobrze jest mieć świadomość, że są takie zdefiniowane konkretne rozmiary. Dzięki temu, jeżeli się wahamy, zastanawiamy, jakiej wielkości zrobić pewne rzeczy, to one tutaj mogą być pewną podpowiedzią, chociażby wizytówki, ale to pewnie temat na inną lekcję. Przezroczystość zostawiam pełną, ponieważ nasza ikonka będzie miała takie ścięte czy zaokrąglone rogi i to zaokrąglenie mniej więcej będzie jakimś tam, czy to, co jest poza zaokrągleniem, będzie przezroczyste, jak to bywa w ikonkach. Dobrze, zamknę sobie to okienko, mamy już ustawione wszystko. Tutaj zauważyliście zapewne, że rozmiar naszej sceny został zmieniony. Tak wygląda ona mniej więcej w 100%. Zwiększmy sobie trochę, kontrol i rolka do góry powoduje, że sobie powiększamy. I teraz dla swojego, tutaj jakby dla swojej wygody, no może jeszcze troszeczkę zmniejszę delikatnie, o, będzie idealnie, włączę siatkę. Teraz spójrzcie, przyjrzyjcie się tej siatce. Ta siatka jest bardzo dla nas istotna, ponieważ każda jedna krateczka, którą tutaj widzicie, będzie oznaczała jeden piksel. To jest bardzo ważne, ponieważ jeżeli na przykład byśmy wstawili tutaj napis, który miałby na przykład cztery, powiedzmy, kratki wysokości, to wszystko będzie rozmyte, bo to jest tak, że wszystkie kształty, które znajdują się w danej krateczce, zostają uśrednione na jeden wspólny kolor. Tak powstaje piksel, to zostaje wygenerowane i jakby na bazie tego tworzona jest ikonka. I teraz wam pokażę narzędzie, które jest po prostu fantastyczne, jeżeli się tworzy ikonkę, bo normalnie kiedyś wcześniej, kiedy nie znałem jeszcze tej opcji, kiedy zaczynałem pracę z Inkscape'em, tworzyłem sobie jakąś tam ikonkę, generowałem ją i później za każdym razem sprawdzałem, generowałem, patrzyłem, czy jest ok, nie, no to jeszcze raz. A potem gdzieś tam szukając rozwiązań po interfejsie, w zasadzie przypadkiem, znalazłem fantastyczne narzędzie. To narzędzie nazywa się podgląd ikon. Kiedy wejdziemy w menu widok, znajdziemy je w tym miejscu. Tutaj mamy takie okienko, ono jeszcze nic nie mówi, ale spójrzcie, kiedy ja sobie umieszczę kształt, jakiś tam dowolny, on zmieni kolor, to on zostanie od razu zamieniony na nasze ikonki. Tutaj wybieramy sobie rozmiar ikonki, on jest napisany tutaj, 48x48, ale od razu widzimy, jak będzie wyglądać taka ikonka w mniejszych wersjach. Gdybyśmy na przykład chcieli zrobić ikonkę, która będzie jakby poziomowa, czy wiele będzie miała różnych ikonek w sobie, bo pliki ikon są bardzo fajne i bardzo sprytne, one potrafią zawierać kilka obrazów. Dzięki temu na przykład w Windowsie Vista czy Windowsie XP te ikonki są skalowalne, bo właśnie ta właściwość jest jakby, w ten sposób to jest w ogóle zrobione, że właśnie zwykle one są projektowane wektorowo, później są generowane obrazki różnych wielkości i one są zgrywane do jednego pliku, często to jest DLL,
ale też może być zgrane to do jednego pliku z ikonką i wtedy, kiedy mamy ją w różnych miejscach, to ona ma różne wielkości, dopasowuje się to automatycznie. Rzecz jest bardzo fajna, ale przejdźmy do naszego tematu. Zajmujemy się dzisiaj ikonką RSS-a i będzie to nasz temat przewodni. Zacznijmy może od tego, że ustawimy sobie prowadnicę. W ogóle na początku nie będziemy robić samej ikonki, tylko na początku będziemy robić ten charakterystyczny kształt, który zapewne znacie, czyli to, co widzimy tutaj, to ta kropka i te dwie takie jakby fale. Zacznijmy właśnie od tego. Najpierw stworzę sobie taką, powiedzmy, siatkę prowadnic. Zrobimy w ten sposób, że ja najpierw sobie to wrzucę gdzieś w róg, a później przeniosę to na bok, więc zacznijmy od siatki prowadnic. Pierwsza wyląduje w tym miejscu, kolejna, wyliczyłem sobie, że najlepiej to wygląda, kiedy kolejne te elementy naszej siatki będą miały po 6 pikseli równo i wszystko będzie dobrze wychodziło, więc generuję sobie, tak tworzę sobie taką siatkę 6x6x6 pikseli. Tu będzie kółeczko, tu będzie pierwsza fala, dobra, jeszcze jedno. Będzie ok. Jest ok. Dobra, teraz od dołu jadąc kolejne. 6, 12, kolejne 6, kolejne 6 i kolejne 6. Dobrze, jest ok. Zacznijmy od tej kropki, którą mamy. Jeszcze jedno, zabrakło tej samej prowadnicy na samym dole. Dobra, teraz wybierzmy sobie, ja już mogę właściwie usunąć w tej chwili, przynajmniej na chwilę tą siatkę, więc ją usunę z widoku, widok, wyświetl siatkę, zostają nam tylko prowadnice. Ustawiamy sobie tutaj przyciąganie z prawej strony, włącz przyciąganie, tutaj wybieramy sobie przyciąganie do siatek, możemy też wybrać przyciąganie do konturu, chociaż akurat w tym momencie nie jest to potrzebne, ponieważ ustaliliśmy sobie nasze prowadnice. Wybieram sobie kółko, tworzę je sobie, wciskam Ctrl i Shift, dzięki temu ono jest równomierne, wrzucam ją tutaj w róg, ono się ładnie przyciągnie i teraz blokuję sobie to, można by trzymać Ctrl, żeby trzymać proporcje, ale może wygodnie będzie po prostu użyć tej kółeczki, kiedy ja ją wcisnę, to w tym momencie blokują nam się proporcje bardzo ładnie. No dobrze, mamy naszą kuleczkę. Teraz zrobimy nasze fale. Fale są bardzo proste. Fale będą wycinkami dużych kół i zrobimy to w ten sposób. Weźmy sobie koło. Zacznijmy tutaj w lewym dolnym rogu naszej sceny. W tej chwili, kiedy ja najeżdżam, to ten X nam się pojawia równo w środku, więc przytrzymuję od tego moje miejsca. Teraz wciskam Ctrl i Shift. Dzięki temu nasze kółko rozrasta się od środka i ciągniemy to nasze kółko tak długo, aż jego krawędzie znajdą się gdzieś tutaj w tej prowadnicy. Nie, zauważcie, że kursor nie chce się złapać, więc ja to puszczam. Wybieram narzędzie normalne zaznaczania i przejeżdżam wyżej. W tym momencie, tylko muszę jeszcze Ctrl Shift wcisnąć, w tym momencie już ładnie nam się przyciąga tutaj do krawędzi. Ja zrobię jeszcze jedną rzecz, ja zmienię przezroczystość, abyście widzieli, co się dzieje. Teraz pokażę wam taki trik, którego niedawno się nauczyłem, mianowicie kiedy się wybiera to skalowanie krycia i używamy w tym celu środkowego przycisku myszy, czyli przycisku pod rolką, to od 10 równe zmienia nam się przezroczystość. Zmieniam do tej wielkości, dzięki temu będzie widać kolejne okręgi, które będę tutaj stawiał. Powielam sobie nasz okrąg, właściwie jest to koło, bo jest wypełnione, znowu Ctrl i Shift wciskam, łapię sobie za tą strzałeczkę, rozszerzam, aż zostanie złapane do naszej siatki. Znowu powielam, tym razem używam skrótu klawiszowego Ctrl-D. Ctrl-Shift, znowu łapię za strzałkę. Doszło ładnie do krawędzi i robię tą samą operację jeszcze raz. To będzie ostatni raz, kiedy to robię. Teraz zauważcie, że szedłem od środka na zewnątrz, więc to jest pod spodem, to jest wyżej, na wierzchu jest to, więc musimy ten nasz okrąg, czy to nasze koło umieścić jeden poziom niżej. Użyję do tego tej ikonki. W tym momencie ten jest wyżej, ten jest niżej, czy to koło jest wyżej, to jest niżej. Zaznaczam jedno, shift drugie, czyli z shiftem zaznaczam oba. Wchodzę w ścieżkę, różnica i mamy pierwszy pierścień. Tą samą operację zrobimy tutaj, poziom niżej. Wciskam shift, zaznaczam oba obiekty. Ścieżka, różnica. Mam dwa pierścienie. Tak naprawdę z tych pierścieni będzie nam potrzebna tylko ta ćwiartka. Więc teraz robimy tak, że zsumujemy sobie te pierścienie. Ścieżkę, zaznaczam oba znowu,
Dobrze zaznaczę oba. Ścieżka, suma, nie, różnica, przepraszam. Nie to wcisnąłem. Ciach, ciach. Ścieżka, suma. To już stało się jednym obiektem. Teraz umieszczam tutaj taki sobie kwadrat, zaczynam w tym rogu i tak naprawdę gdzieś tam muszę dojechać do końca, ale nie jest to jakoś super istotne, gdzie, byleby tylko zawierało się to mniej więcej, czy jakby żeby przykrywało nam tą ćwiartkę. Zaznaczam sobie nasze pierścienie, wciskam Shift, zaznaczam sobie nasz teraz prostokąt, który mamy na wierzchu, wchodzę w menu ścieżka, część wspólna i zostaje nam tylko to, wciskam Shift i sumujemy sobie wszystko razem, ścieżka, suma. Mamy sobie bardzo ładnie już nasze pierścienie. Zobaczcie, że to wszystko na bieżąco jest tutaj odnotowywane i to bardzo fajnie wygląda. Od razu widzimy, jak to będzie przy pikselozie wyglądało i będziemy widzieli, jaki jest finalny efekt. Na razie wygląda to bardzo dobrze i nadaje się świetnie do skalowania. W tej chwili można już usunąć nasze prowadnice. Ja w tym momencie wejdę w menu widok. Tutaj wyłączę prowadnicę w tym miejscu. I teraz umieścimy sobie to, co uzyskaliśmy na środeczku naszej sceny. Wchodzę w menu wyrównywania, tutaj biorę strona. Używając tych dwóch ikonek ładnie ląduje nam to idealnie w środku. Włączę na chwilę siatkę jeszcze. Zauważcie, że to się wszystko ładnie trzyma siatki, bardzo ładnie, bardzo dobrze. To jest nasz element z wierzchu. Zmienimy mu za chwilę kolor na biały, albo zróbmy to teraz, ale w takim razie zrobimy jeszcze do tego kolejny element. Zmieniam kolor na biały, powielam sobie, mamy teraz dwa białe obiekty, teraz ten obiekt z wierzchu zmieniam na czarny, rozszerzę go troszeczkę, ścieżkę odsuń dynamicznie, łapię za ten tutaj rąbek, do góry delikatnie go podciągam, ładnie nam się to rozszerza, zmieniamy go na ścieżki i umieszczamy piętro niżej. I dzięki temu to, co mieliśmy na wierzchu, czyli jakby to, co mieliśmy pod spodem, to białe, wyszło nam na wierzch. Teraz zaznaczamy sobie, wciskam lewy klawisz Alt, klikam raz, klikam drugi raz, zaznaczyło nam się to, co jest pod spodem. Wchodzimy sobie w okno dialogowe wypełnienie i kontur. I tutaj zmienimy sobie przezroczystość, ale może krycie globalne na znacznie mniejsze. Delikatnie rozmyjemy to, co tutaj mamy. I wychodzi nam taki bardzo ładnie zacieniony kształt. Teraz jeżeli coś się pod spodem znajdzie, zmieńmy znowu przezroczystość na pełną. Niech to będzie w kolorze, powiedzmy, czerwonym. Umieścimy to znowu piętro niżej albo lepiej na sam spód. Dokładnie nam się tutaj zrobi to cieniowanie. Tak sobie myślę, że może troszeczkę ciemniejsze. A może takie trochę bardziej wyraziste. I teraz jest bardzo, bardzo ładnie. Jest takie subtelne. Dobrze, teraz stwórzmy sobie kolejne trzy, bo tak naprawdę jeszcze tylko trzy elementy zostały do końca. Najpierw usuniemy sobie siatkę, która w tej chwili nam nie będzie potrzebna, ale się jeszcze przyda, ale chwilowo ją wyłączymy. Wyłączamy siatkę. Na chwilę zamkniemy sobie te nasze tutaj podglądy i tak dalej. To również i to również. I teraz umieścimy sobie na środku, będzie potrzebny nam ten panel. Tym razem zamiast przyciągania do siatki dołączymy sobie jeszcze przyciąganie do obramowania strony. Włączmy to, kółeczka jest tutaj zapięta, więc wszystkie nasze obiekty będą się skalować równomiernie. Wybieram sobie kwadrat, wciskam Ctrl i mamy ładny kwadracik. Teraz ustawiam go w lewym dolnym rogu, tak żeby się nam przyciągnął ładnie do narożnika. I zaczynam tą strzałką przeciągać do góry tak długo, aż tutaj Inkscape wykryje, że spotkaliśmy się z rogiem i to dokładnie jest to, co potrzebujemy. Spójrzcie zresztą, że wielkość naszego obiektu to jest teraz 48 na 48 punktów, czyli dokładnie tyle, ile ma nasza scena. To znaczy, że idealnie ten kwadrat nasz pokrywa tę przestrzeń. Teraz zaokrąglimy mu troszkę rogi. Bierzemy edycję węzłów. Zaokrąglimy delikatnie, mniej więcej na oko, żeby było naszym zdaniem ładnie. Moim zdaniem ładnie jest teraz, a teraz zmienimy sobie, tutaj zmieniam przezroczystość na 100%. Tutaj kliknąłem sobie prawym przyciskiem w tym menu, które mi się tu rozwinęło, wybrałem 100% nieprzezroczysty. Teraz zmienimy sobie kolor, będzie to jednolity kolor. Wchodzimy do panelu koloru, który już gdzieś tam mieliśmy otwarty z boku. Wchodzimy sobie w HSL, naszą typowy sposób określenia koloru. Weźmiemy taki kolor, który będzie taki mniej więcej gdzieś pomiędzy pomarańczem a żółcią. Będzie on mniej więcej może w tym miejscu. Bardzo na oko, ale myślę, że kwestia jest w porządku. Teraz powielimy sobie nasz kwadrat.
Teraz na chwileczkę dodamy mu tutaj krawędź. Wciskam Shift, klikam tutaj i pojawiła nam się krawędź. Robimy to tylko na chwilę, żebyśmy mieli mniej więcej pewne, albo jeszcze inaczej zrobimy, może usuńmy tę krawędź, zmienimy kolor na chwilę na jakiś inny, niech będzie tam zielony. Zamknę sobie to okienko, żeby nie przeszkadzało. Powiększam sobie nasz widok. Teraz wchodzę w widok, włączam z powrotem siatkę i będę zmniejszał teraz nasz kwadrat. Wciskam klawisz Shift, żeby nam się od środka, od zewnątrz do środka ładnie skalowało. Tylko teraz nam się nasz kwadrat zaczyna łapać do siatki. Ja chcę tego uniknąć, więc wyłączam przyciąganie. Wciskam jeszcze raz Shift i zaczynam na zewnątrz rozciągać. Przypominam, że mam proporcjonalne zwiększanie tylko dlatego, że mam kudeczkę. Jeżeli mi ją rozpiął, to w tym momencie muszę używać kombinacji klawiszy Ctrl i Shift razem. I wtedy proporcjonalnie mi się zmniejsza. Ja mniej więcej, tak jak patrzyłem na tą moją ikonkę, mniej więcej ładnie wygląda, kiedy to jest akurat tutaj półtorej kratki. Tak jak tutaj, czyli widzimy jedną całą kratkę na ten nasz obrys, plus jeszcze mniej więcej pół. Dzięki temu ten kolor tutaj będzie pośredni i zrobi coś w rodzaju takiej obwódki, powiedzmy, będzie to całkiem ładnie wyglądało. Zmniejszmy sobie znowu widok. Siatka nie będzie nam już w ogóle potrzebna, więc ją w ogóle wyłączamy zupełnie. Widok, wyłączamy siatkę. Teraz zmieniamy sobie kolor naszego tutaj kształtu na taki, jaki ma ten kształt pod spodem, dlatego wybieramy narzędzie próbnika koloru, najeżdżamy gdzieś tutaj, klik i nam się ten obiekt z wierzchu zmienił na ten sam kolor, ale on nie będzie identyczny. Zrobimy tutaj pewną dodatkową rzecz, mianowicie nałożymy sobie na ten obiekt w środku gradient. A robimy to w bardzo prosty sposób. Kiedy mamy zaznaczony i wybrany ten obiekt, wchodzimy znowu w okno dialogowe wypełnienie i kontur, tutaj wybieramy gradient. Ten gradient już został nałożony i wam pokażę zresztą, że tak się stało. Kiedy sobie stworzę jakiś czarny obiekt i umieszczę go piętro niżej, to zobaczcie, że już jest gradient nałożony, ale nam zależy na tym, żeby ten gradient był odwrotny, więc robimy teraz rzecz następującą. Klikamy sobie na nasz obiekt, wybieramy narzędzie gradientowe i wciskamy Shift R i w tym momencie gradient nam się bardzo ładnie odwrócił. Teraz, kiedy już mamy zaznaczone to narzędzie, klikamy tutaj w środku. I z tego tutaj menu kolorowego, albo gdzieś tutaj możemy wybrać żółty, chociaż myślę, że lepiej będzie, jeżeli zrobimy to ręcznie znowu. Gdzieś tutaj z tego panelu wybierzemy sobie żółty kolor, zupełnie nieprzezroczysty, żółty troszeczkę bardziej w kierunku pomarańczowego, żeby tylko tak delikatnie nam tutaj jaśniał. Teraz, żeby to nie było takie zupełnie oczywiste, że to jest gradient, usunę już to, co mamy z tyłu, to przesunę sobie tą, jakby to centrum gdzieś tutaj i dzięki temu teraz widać dokładnie, po co ja właściwie to robiłem, bo ta krawędź tak ładnie się tutaj odcina. Może zwiększmy troszeczkę jeszcze Ctrl Shift, wciskam jednocześnie, aby nam się te ramiona równomiernie ładnie rozrastały. I bardzo ładnie to wygląda w tej chwili. I teraz zaznaczam sobie oba obiekty, ten i ten, i wybieram tą ikonkę, dzięki temu nasze obiekty powędrują na spód. Mamy już prawie gotową naszą ikonkę, zostaje tylko ten taki jakby błysk, który mamy na wierzchu. To jest rzecz całkiem prosta, ale w miarę efektowna. Może zamknijmy sobie albo zminimalizujmy sobie znowu to okienko. Teraz zrobimy tak, wybierzemy sobie narzędzie pióro, wybierzemy sobie to, co mamy tutaj, czyli ścieżkę Spiro. Nie będziemy potrzebować trójkąta, wybieramy brak, potrzebujemy tylko pewnego bardzo ładnego, regularnego kształtu takiej falki. Więc klikamy sobie tu, klikamy tutaj, przytrzymujemy i rozciągamy, żeby nasz węzeł nie zrobił się ostry. To samo robimy mniej więcej tu, klikamy jeszcze gdzieś tu. A dalej to już sobie klikamy gdziekolwiek, byle tylko zrobił nam się kształt. Falka wyszła nam bardzo ładnie, możemy ją ewentualnie, że tak powiem, skompresować delikatnie troszkę. Troszkę bardziej na środek i troszkę tutaj do góry. Myślę, że chyba ten efekt to jest to, czego oczekiwałem. Troszkę wyżej. Dobra, będzie w porządku. Teraz sobie zamieniamy tą krzywą na ścieżkę po to, żeby nam się krzywa spiro. Teraz jeżeli, może zanim powiem, co chcę zrobić, powiem jedną rzecz. Jeżeli ja bym teraz zdublował sobie, bo będę chciał zrobić tak, że zdubluję sobie to, powielę i będę robił część wspólną tej krzywej, którą mamy tutaj, tego kształtu, tylko że jeżeli ja bym teraz zrobił część wspólną, to zrobi nam się część wspólną z tą czerwoną tutaj oryginalną ścieżką, a my chcemy, żeby nam się zrobiła część wspólna z tym, co właśnie wygenerowaliśmy, więc musimy tą ścieżkę zamienić na zwykłą ścieżkę. Robimy to dokładnie w ten sposób. W tym momencie punkty już są właściwe dla tego, co tu mamy. Reszty nie zmieniamy. Wybieramy sobie nasz ten kształt. Ja jeszcze raz pokażę, jak to zrobiłem, bo zrobiłem to dość szybko. Wybieramy kształt, który mamy tutaj. Wybieramy powiel.
I teraz zaznaczamy, czy mamy zaznaczony już ten kształt, albo zaznaczamy go, wciskamy Shift, klikamy tą naszą krzywą, którą mamy na wierzchu, wybieramy ścieżkę, część wspólna. I mamy właściwie ten nasz kształt, którego potrzebujemy. Stworzymy jeszcze jedną rzecz. Zamalujemy go na biało. Wyłączymy kontur. Wciskam Shift i klikam tutaj. Albo ewentualnie, jeżeli ktoś woli, klikam tutaj, gdzie mamy kontur, prawym przyciskiem i wybieram tutaj usuń kontur opcję. W tym momencie jest prawie to, czego potrzebujemy. Wchodzimy w ostatnią rzecz. Wybieramy sobie narzędzie gradientowe. Wybieramy gradient radialny, klikamy dwa razy, dzięki temu pojawia nam się w środku nasz gradient, przesuwamy gdzieś tu, rozszerzamy go sobie gdzieś mniej więcej w tym miejscu, no, żeby ten nasz, o, weszło nie tak jak chciałem, żeby ten nasz błysk wyszedł całkiem ładnie. I myślę, że nasza ikonka wygląda całkiem zgrabnie. No, teraz możemy ją wyeksportować i nasza ikonka będzie wyglądała w oryginale, zresztą pokażę wam jak. Znowu wchodzę w widok, tutaj wchodzę w podgląd ikon, zobaczcie, wszystko to, co mamy tutaj, jest widoczne na miniaturkach. Jeżeli ja bym coś przesunął, to wszystko będzie wyglądało inaczej. Od razu możemy sobie podpatrzeć ostateczny efekt. To wszystko w tej części naszego tutorialu. Zapraszam na kolejne tutoriale, zapraszam również do tego, aby zapisywać się do naszych RSS-ów. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i życzę udanego korzystania z tutoriali.